Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj, jeśli oglądacie na YouTubie, to możecie zobaczyć, że są ze mną dwie cudowne kobiety, gościnie tego podcastu. I jest ze mną Sylwia Maciaszek i Ania Gitzschel, które są absolwentkami kursu Nauczycielek Intuicji. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiały o takiej drodze, w której też wiem, że jeśli wy będziecie słuchać, to się będziecie mogły bardzo mocno odnaleźć, o tej drodze, kiedy woła nas ten wewnętrzny głos do tego, żeby pomagać innym, ta intuicja, ten głos, którego czasem nie możemy zrozumieć, gdzie kwestionujemy, ale kto ja, jak to i w ogóle. I taką intencją też na te nasze rozmowy tutaj dzisiaj jest to, żeby dla tych wszystkich z Was, które gdzieś tam czują ten głosik, żebyście nabrały więcej mocy, więcej zaufania. I wiem, że historia dziewczyn i cała ich podróż będzie dla Was bardzo, bardzo inspirująca. Więc ja Was witam, kochane, i dziękuję Wam raz jeszcze za to dzisiaj się możemy spotkać i za Wasz czas i energię, także Cześć. I'm so excited. Dobrze, kochane, skąd my jesteśmy w ogóle, każda z nas jest w innym miejscu, więc dzisiaj international mamy spotkanie. No dobrze, słuchajcie, to może tak sobie zaczniemy. To tak będę przeskakiwała pomiędzy Sylwią i Anią, ale jak będziecie też czuły, że po prostu coś tam was jest, to dawajcie znać i będziemy sobie z tą rozmową płynąć. I myślę, że właśnie to, od czego chciałabym zacząć, to ten moment taki, bo to jest zawsze taki mega fascynujący moment, ten moment, w którym tak zaczyna coś tam pukać, nie? I tak mówić, może ta droga jest dla mnie, może ja bym rzeczywiście mogła wspierać innych. Gdzieś jakiś taki cichutki głosik do nas mówi, jak wiemy już, to jest głos intuicji, ale jestem ciekawa, w jakim momencie waszego życia ten głos zaczął do was mówić i co z tym dalej zrobiłyście, na jakim etapie waszej ścieżki to się w ogóle pojawiło, więc może zacznę, Sylwia, od ciebie i tak sobie właśnie będziemy przeskakiwać. Okej. Tak, aż musiałam się zastanowić, szczerze mówiąc, nad tym, bo jak zadałaś mi to pytanie, to sobie pomyślałam, że kurczę, tak naprawdę ja nigdy w ogóle nie miałam tego w głowie, a co więcej, ja miałam takie głębokie przekonania, że no ja to nie, jakby ja do przemówień, ja do uczenia, ja w ogóle do społeczności, nie, 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 jestem introwertyczką, ja jestem gdzieś tam sobie z boku. Tak naprawdę nigdy mi to przez myśl nie przeszło i dopiero moment, w którym ja sama wyszłam na swoją drogę uzdrawiania siebie i drogę poszukiwania swojej drogi, myślę, że to był taki początek, gdzie w ogóle zaczęło coś się dziać, zaczęło się pojawiać, bo ja trafiłam na ciebie w takim chyba najgorszym momencie w swoim życiu, kiedy w ogóle ty pojawiłeś się na mojej drodze i pierwszy raz poczułam coś takiego, że ktoś mówi moim językiem, ktoś w ogóle mówi takie słowa, których ja w ogóle sama nie byłam w stanie przez siebie wyrazić, których ja nie rozumiałam. Miałam takie poczucie, wow, jakby wróciłam gdzieś z jakiegoś miejsca, gdzie ktoś mówi o czymś, co jest dla mnie totalnie ważne i mega istotne i pomogło mi to zrozumieć samą siebie. I na początku to była droga moja, ale ona w przeciągu kilku miesięcy przewróciła moje życie do góry nogami i dosłownie odmieniła też je totalnie. I w tamtym momencie ja z takiego mega męskiego biznesu postanowiłam zrobić jedno chyba spotkanie takie w ogóle wieczorne, jeszcze wtedy z kimś, bo ja totalnie nie czułam się na siłach, żeby zorganizować cokolwiek sama. I byłam na tym spotkaniu tak częściowo prowadzącą, częściowo nie, ale to uczucie, jakie ja miałam po spotkaniu, kiedy ja zobaczyłam, porównałam sobie wyraz twarzy kobiet, które przyszły, to był krąg kobiet, które przyszły, które się nie znały, które były zmęczone i tych samych kobiet po 3 godzinach, jak wyraz twarzy się zmienił, jak po prostu energia, to był taki odjazd, że ja sama miałam wrażenie, że ja po prostu jestem nad ziemią i ja czułam się jak na haju przez kilka dni i tak siedziałam sobie z tym uczuciem, zastanawiałam się, o czym to dla mnie jest, w ogóle o co tu chodzi. I myślę, że to był ten początek, kiedy ja poczułam, że o kurczę, można inaczej, że tam jest też coś ważnego, że ja dostałam kilka wiadomości po tym spotkaniu, w którym kobiety mi napisały, że jakieś moje słowa, jakiś mój przykład, który podałam, wpłynął na nich, gdzie ja wtedy miałam takie poczucie, że jeszcze ja jestem daleko, że tak powiem, wiesz, w czarnej, a one już mi mówią, że to jakby na nie jakoś wpłynęło i zajęło to trochę czasu tak naprawdę, że ja później doszłam do tego w sobie, że ja tak naprawdę chcę się tym zajmować, ale myślę, że to mi tak obudziło, to właśnie zobaczenie, że
nieważne, gdzie ja jeszcze jestem i co ja jeszcze ze sobą robię, że jest ktoś, kto może potrzebować mojego głosu i może warto się do tego głosu dokopać i wyjść do świata z tym głosem. Wow, ale miałam ciary. To jest na maksa ważne, bo jakoś tak mam poczucie, że chyba zdecydowana większość z nas jednak zaczyna od takiego momentu, właśnie gdzie my wchodzimy najpierw na swoją ścieżkę transformacji, zaczynamy tam odklejać te różne warstwy tego, kim wydawało nam się, że jesteśmy, a tak naprawdę się okazuje, że to w ogóle nie jest o nas, to nie jesteśmy my. I ten moment, w którym my. Ja też pamiętam swoją pierwszą w ogóle poprowadzoną medytację w grupie, gdzie jak zobaczyłam, i nigdy wcześniej nie prowadziłam medytacji dla grupy, ale tak poczułam, że taką, wiecie, krótką mam poprowadzić. To też było jedno chyba z pierwszych spotkań, które organizowałam dla kobiet. I ja pamiętam ten moment, jak dziś, jak te kobiety siedziały i łzy im leciały po dosłownie kilku słowach połączenia się z sercem i z wdzięcznością. Miałam takie. O wow, jak to robić do końca życia, jak to przynosi taki impact. A jednocześnie jakby zaczynało się to właśnie też od tego, o czym mówiłaś, czyli tego, no ale kto ja? Jakby w ogóle, że to jest coś takiego, o czym wcześniej mogłybyśmy w ogóle nie pomyśleć. I myślę, że to, co też gdzieś tam może blokować wiele kobiet, to jest właśnie to, że to się wydaje tak duże i tak nowe i też tak ważne, no bo pracujemy z sercem drugiego człowieka, z duszą, że to jest tak potężne, że no jak my byśmy mogły to robić, a z drugiej strony jest to tak mocny nasz wewnętrzny calling i wołanie, że jak na to nie odpowiemy, to i tak nas na tą ścieżkę będzie sprowadzać i pewnie o tym sobie też jeszcze opowiemy. A jak, Aniu, było u ciebie? Ja mam takie, znaczy wrażenie, chyba jestem pewna, że ja tą intuicję miałam zawsze bardzo dobrą, ale jako dziecko poprzez głosy dorosłych niestety gdzieś ją tam w sobie zakopałam. I ona później wracała, uciekała, wracała, uciekała i taka była historia. I dopiero jak w zeszłym roku pomyślałam sobie, że to już jest kurczę ten czas, żeby cokolwiek robić, i pisałam sobie. Gdzieś na YouTube szukałam medytacji, wyskoczyłaś mi właśnie ty. Ja tak słyszałam, wow, co to jest za laska w ogóle? I zrobiłam sobie tą medytację z tobą. Potem nie mogłam się rozstać z telefonem cały czas. Słucham jakichś twoich podcastów i tak dalej. I kupiłam jakiś tam pierwszy warsztat, kurs. Już w zeszłym roku tak naprawdę myślałam o tym kursu nauczycielskim, ale właśnie ten cichy głosik mi podpowiadał, że to jeszcze nie teraz. I rzeczywiście już teraz wiem, dlaczego mi tak podpowiadał. Ja musiałam przejść przez te wszystkie procesy, to całe szambo jakby musiało ze mnie wyjść, żebym mogła na spokojnie wyjść do ludzi, pokonać ten cały strach, tą całą niepewność, która mimo wszystko, że nie tak jestem odbierana przez kobiety i osoby, to ona jednak gdzieś tam była, że ja miałam te maski, które musiałam ściągnąć i po prostu zacząć być sobą. Że to jest chyba największa odwaga, jaką my możemy pokonać. To właśnie to jest to bycie sobą i bycie w zgodzie ze sobą przede wszystkim. Więc już teraz tak zawsze się śmieję, że boję się tego, że już się niczego nie boję. I co to będzie Piękne. dalej? Więc tak, więc rzeczywiście już teraz mam tak wytrenowaną tą intuicję, ona jest tak ze mną. W zgodzie, że właśnie tak jak Sylwia mówi o tych kręgach kobiet, ja też prowadzę tutaj u siebie w Niemczech kręgi kobiet dla Polek i jest tak praktycznie za każdym razem, że jak pojawia się jakaś nowa kobieta, to ja po prostu czuję, z jakim problemem ona przyjeżdża i ja mogę wyjść do niej pierwsza z tą inicjatywą i zadać jakieś pytanie, ale też czuję, czy ja mogę zadać to pytanie, więc nigdy nie usłyszałam, że to jest za dużo albo jakkolwiek, bo czasem po prostu odpuszczam, bo wiem, że kobiety nie są gotowe na to, więc tak, oczywiście ta ścieżka moja poznania się z moją intuicją i zaprzyjaźnienia się była też wyboista i czasami śmieszna i no po prostu wiele przygód, ale jak sobie tak na to wszystko patrzę, to rzeczywiście też tak się wzruszam, jak tutaj Sylwia, jak o tym opowiada. No to jest coś pięknego, więc ja też bardzo chętnie i też czułam zawsze taką misję. Już pamiętam, jak w szkole podstawowej siadałam, sadzałam swoje koleżanki i mówiłam, siadacie tutaj, teraz będziemy robić to. I rozmawiałyśmy sobie tam o różnych takich kobiecych, jakieś miesiączki czy cokolwiek, więc to zawsze gdzieś ze mną było, ale rzeczywiście na długie lata było uśpione, a teraz jak już wróciło, to z taką siłą, że
Ale cudownie, przepięknie. No i to jest też o tym, właśnie to tak też u Was obunie się pojawiło, czyli ten nasz głos, nawet w kontekście nie tyle, że naszego wewnętrznego głosu, ale tego, żeby się nim rzeczywiście podzielić. I to jest coś, co jest tak przepotężnego w momencie, kiedy my mamy też dostęp do Instagrama, do YouTube'a, do podcastów, do, nie wiem, dzielenia się nawet tym w swoim bliskim otoczeniu. Że my, mam wrażenie, że czasem sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak potężny jest nasz głos i jak potężna może być nasza historia i jedno słowo, jedno zdanie, które my wypowiemy, ono naprawdę może zmienić komuś życie. I później to się tak zaczyna pomnażać i to jest chyba taki też jeden z elementów, który czuję, że daje takie wynagrodzenie i spełnienie, którego no nie jest w stanie żaden inny sukces materialny w ogóle wynagrodzić i to jest chyba też coś, co sprawia, że my na tej ścieżce zostajemy. Wiadomo, dla Was, dla niektórych kobiet z kursu ona się dopiero otwiera, dla części z Was ona się pogłębia, bo już gdzieś tam też prowadziłyście spotkania, ale to jest coś, co jak ja sobie patrzę na te moje ścieżki, to jest po prostu największe spełnienie, kiedy ja mogę zobaczyć, szczególnie, że teraz w kursie, jak wy to poszerzacie i prowadzicie swoje warsztaty, to jest po prostu takie wzruszenie, że to jest absolutnie niesamowite. I idąc sobie dalej, no bo gdzieś ta intuicja oczywiście nam tutaj krąży, jak w ogóle intuicja zmieniła wasze życie? Ja wiem, że to jest dosyć duże pytanie, ale takie może jakieś dwa największe takie przełomy w waszym życiu, czy w biznesie, czy no w ogóle po prostu na waszej ścieżce, gdzie intuicja, tak wiecie, wkroczyła i zauważyłyście rzeczywiście taką dużą zmianę. Ja? No to tak, powiem tak, w ogóle intuicja to sprawiała w moim życiu, że ja się czułam trochę jak taka, wiecie co, kosmitka, bo ja miałam wrażenie, że mnie ciągle coś woła innego niż cały świat, że ja w ogóle jestem jakaś odjechana. I dopóki ja gdzieś tam właśnie też nie spotkałam ciebie, nie spotkałam się z tym mówieniem o intuicji, to ja to postrzegałam jako taką ogromną, jakąś taką kulę u nogi, taką wadę, w ogóle o co tu chodzi. I jak zaczęłam dopiero z tym pracować, ja zaczęłam, że okej, jak ja pójdę trochę inną drogą niż ten cały świat, ale tą swoją drogą, to jaka tam jest magia i lekkość. I to był chyba ten moment pierwszy, który mnie właśnie skierował do tego, żeby iść za tym jakby słuchaniem też ciebie i tej w ogóle drogi, która na początku, jak usłyszałam o duchowości, wydawała mi się taka trochę nieprawdopodobna, taka totalnie eteryczna, ale ja tak czułam całą sobą, że mnie tam woła, że ja po prostu jak odpalałam sobie rano podcast, to ja czułam, że ja wróciłam do domu, że ja czułam z jakiejś dalekiej podróży jestem. Po prostu to był taki pierwszy moment, w którym ja powiedziałam, okej, ja chcę za tym iść, ja chcę tego słuchać. I tak, ja wtedy mimo tego, co cały świat, ja miałam wtedy swój biznes w Poznaniu stacjonarny i cały świat jakby mi podpowiadał, że ja powinnam tam walczyć, że ja tam powinnam to robić, że to jest taki dobry pomysł, a ja czułam totalnie samą sobą, że ja mam wszystko rzucić i pojechać do Portugalii wtedy na obóz surfingowy. I totalnie ani nie miałam na to czasu, ani nie miałam na to finansów, w ogóle sytuacja firmowa też na to totalnie nie pozwalała. Ja pojechałam tam i miałam wrażenie, że to jest chyba najbardziej przełomowy moment w moim życiu. I ja wtedy aż wytatuowałam sobie na ręce tatuaż, żeby zapamiętać to uczucie i nigdy więcej po prostu nie pozwolić sobie zagłuszyć tego głosu, więc to był taki pierwszy moment, bo od tamtej chwili zaczęło się dziać po prostu totalnie cuda, zaczęły się dziać przeróżne rzeczy i to nie zawsze są łatwe rzeczy, bo często też ta intuicja prowadzi mnie w miejsca, w których ja naprawdę mam odkryć coś mocnego, coś grubego, a czasami ona też mówi, ja jej nie posłucham, ale też dzięki temu dostanę taką lekcję dobitną, że ja już zapamiętam ją na dłużej. Więc dokładnie. Te znamy, te pamiętamy. Tak, więc to był ten pierwszy taki moment, kiedy ja usłyszałam, że ja mam to wszystko jakby zamknąć, ten etap w swoim życiu i ja powoli gdzieś tam zamknęłam ten biznes. Wtedy też byłam na pierwszym tym programie u ciebie, nie wiem, czy jakby już może nie będę tego wszystkiego opowiadała, ale gdzie ja miałam totalny taki calling, żeby tam wejść, na później mnie totalnie wyrzuciło z tej przestrzeni i jakby gdyby nie ta intuicja, to ja bym nie wróciła prawdopodobnie. Ale ja po kilku miesiącach, w których ja zrobiłam naprawdę dużą pracę i dużo się zmieniło, któregoś wieczora sobie siedziałam
intencją, że tak naprawdę to ja chciałabym zacząć uczyć, chciałabym zacząć prowadzić warsztaty, ale ja potrzebuję jakiegoś kursu, ja chyba potrzebuję jakiegoś potwierdzenia, jakby nie oceniając już tej potrzeby, ale ja wtedy usłyszałam totalnie: włącz sobie Kamilę. Ja mówię: kurczę, wiecie, nie, ja już jej nie słucham. Ja mówię: nie, skąd ta Kamila? A ja wtedy otworzyłam to, ten twój podcast i ty mówiłaś wtedy o kursie nauczycieli. I dla mnie to był taki synchron. I wiecie, co jest ciekawe, ja o tym myślałam, że ja sobie wtedy pomyślałam: wow, ale to by było fajnie być na takim live z Kamilą i tak sobie opowiadać, że jestem nauczycielką intuicji. I my dzisiaj tu siedzimy, a ja mam, po prostu mój mózg eksploduje, bo to jest... To jest Ojej, ta ale droga o pójście ciary. za intuicją. No. Wow. Aż będę płakać. Oh my god, to jest niesamowite. I szczególnie właśnie też dla mnie, wiesz, nasza relacja i twoja ścieżka jest też przykładem właśnie tego, gdzie tak znowu, nie wchodząc w szczegóły tego programu, ale rzeczywiście jak dołączyłaś do jednego programu i później cię gdzieś tam wycięło, nie? Ale to, co ty z tym zrobiłaś, że ty usiadłaś do tej pracy, że przez te kilka miesięcy, nawet jak cię to triggerowało, i to jest też często coś, co się pojawia w momencie pracy z kobietami, klientkami naszymi, że będziemy triggerować, będą osoby, które będą na chwilę odłączały się od tego, co my robimy, ale te, które mają wrócić, wrócą we właściwym czasie i momencie, i to zaufanie do tego, i to, jak właśnie później to płynie, to jest po prostu absolutnie niesamowite. I jeszcze chciałabym wrócić do tego momentu, o którym powiedziałaś, jak prowadziłaś swój biznes tutaj w Polsce i poczułaś ten, wiesz, ten calling, żeby lecieć do Portugalii. Co tobie w tamtym momencie pomogło? Bo myślę, że też może być wiele kobiet, które się utożsamią z tym, że no tak, też tak czuję, ale, nie? I tam jest ale właśnie, nie mam pieniędzy, nie mam czasu, nie mam tego, nie mam tamtego. Jak w ogóle, wiesz, co tobie pomagało, jak nawigowałaś też sobie tą zmianą? O, dobre pytanie. Wiesz co, ja chyba już byłam tak bardzo zmęczona, że mi już po prostu, ja miałam takie poczucie, że jak ja już tego nie zrobię, to ja się rozpadnę po prostu. Ja już tak długo walczyłam i też, wiesz, ja miałam znaki od wszechświata, od intuicji, że ja ten temat, bo ja byłam bardzo w męskiej energii, powinnam już zakończyć wcześniej. Ale to był już ten okres, kiedy ten głosik sobie tam pukał, ja go nie słyszałam, on pukał głośniej, ja nie słyszałam, i on w końcu tak pierdzielną mocno. Ja naprawdę miałam już taki moment, że było mi bardzo ciężko i dosłownie słuchałam tych podcastów, wszystkiego, i to mi tak utrzymywało w ogóle energię życiową. I ja tak poczułam, że ja już dłużej nie dam rady, że ja po prostu, ja muszę wziąć oddech od tego, ja muszę się gdzieś odciąć, na chwilę pojechać, pójść. I tak czułam mocno tą Portugalię. I ja już wtedy pracowałam też trochę z prawem przyciągania, z prawem założenia, gdzieś z intuicją, z intencjami, i powiedziałam: ok, to się zadzieje, nie wiem jak, ja tam pojadę, ja wrócę, znajdę na to fundusze. I to było takie zaufanie już mocno do siebie, też do wszechświata, do znaków. I zadziało się naprawdę niesamowite rzeczy, jakby nawet finansowo, bo ja wtedy byłam w bardzo trudnej sytuacji finansowej i z moją firmą. A nagle te fundusze się po prostu znalazły i wszystko popłynęło pięknie. I ja jeszcze z tego miejsca jestem w stanie powiedzieć już dzisiaj, że mimo że to był najcięższy chyba taki rok w moim życiu wtedy i taki bardzo trudny finansowo, i z tamtej pozycji bardzo ciężko było mi zauważyć, że tam może być jakieś złoto w tym. A z tej perspektywy dzisiejszej, gdzie jestem teraz, gdzie ja mieszkam na stałe już na Maderze, gdzie myślę, że chyba przeżyłam, jest grudzień, najszczęśliwszy rok w moim życiu, który też nie był najłatwiejszym, ale wiem, że był takim najszczęśliwszym, to po prostu mam ogromną wdzięczność, że sobie pozwoliłam na to, pozwoliłam sobie posłuchać tej intuicji, i też tamto wydarzenie dało mi to poczucie, że mimo że się bałam, nie umarłam, nic się złego nie stało, wszechświat się mną zaopiekował, i to mi na przyszłość już dało taką moc, że jak czujesz to w środku sercu, to wiedz, że ten wszechświat się tobą zaopiekuje i że mimo tego, że się boisz, to no nie wylądujesz prawdopodobnie pod most, ale jeśli wylądujesz, to z jakiegoś fajnego powodu na pewno, który zauważysz później. Wow, kochana, przepięknie. Ja czuję, że właśnie też tą moc, nie, dają nam i takie historie, które słyszymy od innych, ale też przede wszystkim te doświadczenia właśnie, przez które my przechodzimy, jak już podejmiemy tą jedną decyzję i później mamy: o, okej, okay, no właśnie, nie umarłam, bałam się jak cholera, ale się okazało, że tu się coś pojawiło, tu się coś pojawiło, miałam to wsparcie, i to dodaje nam też tej coraz większej odwagi tak naprawdę, żeby za tym głosem iść.
No dobrze, a jak było u ciebie Aniu? Czekaj, muszę. A dobrze, sobie zapisałam pytanie, bo już odpłynęłyśmy w Tak, międzyczasie. mówimy cały czas o przełomach. Tak, o No przełomach. więc u mnie w dużym procencie to właśnie ty też byłaś taką sprawczynią tego przełomu. No ja od ciebie zaczęłam ten taki bardzo skondensowany rozwój duchowy i pamiętam, jak to już tam był drugi czy trzeci dzień z twoimi podcastami. My byliśmy gdzieś tam na jakimś wyjeździe i ja też intuicyjnie wybierałam miejsce do tego wyjazdu. Okazało się, że tam różnymi zbiegami okoliczności. Nagle pojechaliśmy odwiedzić jakichś tam starych znajomych i okazało się, że jest lokal do wynajęcia pod restaurację i oczywiście jak tylko tam wyszliśmy i się przedstawiliśmy i rozmawialiśmy, to okazało się, że tak, że oni chcą nam to wynająć i w ogóle mamy się przeprowadzać i wszystko tak. I wtedy też różnymi cudami, różną magią udało nam się szybciej wypowiedzieć mieszkanie, szybciej wypowiedzieć pracę. To był też taki niepewny czas, bo ta pandemia nigdy się niby się skończyła, a jednak nie. Ja też się martwiłam, czy ja znajdę pracę po macierzyńskim. I nagle wszystkie te stresy odeszły. I to właśnie tak jak tutaj Sylwia wspomniała o tym prawu, to jest prawo przyciągania, to jest to, o czym my marzymy, o czym rozmawiamy z aniołami, gdzie nas prowadzi ta ścieżka. I też zaczęły mi się przypominać takie sytuacje, jak na przykład kiedyś wracałam z pracy nad ranem i na szczęście posłuchałam swojej intuicji i nie poszłam tą drogą, którą chodziłam zawsze, tylko skręciłam w prawo, bo mi po prostu coś kazało skręcić w prawo. I na drugi dzień, jak wstałam rano, to wzięłam gazetę w kiosku i czytałam o śmiertelnym pobiciu właśnie na tej ulicy, więc nie wiadomo, co by się stało, gdybym ja tamtędy przeszła, bo to też się działo w tamtym samym czasie, więc jak ja sobie wtedy uświadomiłam, że wow, przecież to intuicja mnie tutaj zaprowadziła, żeby tam pojechać na wakacje, przyjść tu, pojechać tam do tych znajomych i to wszystko tak się działo. Ja sama nie byłam w stanie tego wytłumaczyć, co się dzieje, ale wiedziałam, że coś się działo. Więc to był chyba największy przełom, że już jak kiedy mogłam otworzyć swoją restaurację, to już miałam ten taki pewny, to takie bezpieczeństwo finansowe i to było jedną taką dużą podstawą do tego, żeby się rozwijać, żeby móc kupować różne treści i uczyć się o różnych mentorów. A następną taką rzeczą to było napisanie mojej książki, gdzie podzieliłam się kompletnie bez żadnych, jak to powiedzieć, bez żadnych tajemnic tym, co się działo w moim życiu i jak ja z tego potrafiłam się wygrzebać i też wygrzebać dobre rzeczy, czyli na przykład to, że ja mogę teraz pomagać różnym kobietom i piszą do mnie obce kobiety, które kupują te książki. Ja w ogóle nie wiem, gdzie one mnie znajdują i w momencie, kiedy one już dostają tą przesyłkę i otwierają, to one czują też, że to jest książka, która w nich coś pobudzi i często tak się dzieje. Więc to jest też takie moje kolejne narzędzie, którym właśnie ta książka jako mój produkt, którym ja mogę po prostu pomagać ludziom. Już nie mówimy o finansach i tak dalej, ale właśnie tak jak to jest, tak jak ty powiedziałaś, to jest chyba dla mnie największa obfitość w momencie, kiedy ja mogę wziąć telefon do ręki i tam czeka na mnie jakaś wiadomość od kobiety, która właśnie przeczytała moją historię albo jeszcze nie przeczytała, ale już jest mi w stanie powiedzieć, że coś tam kiedyś się stało. I dzięki temu lepiej się czuję. Więc teraz to ja już tak właśnie, tak jak mówiłam o tym, że nie mam strachu, więc teraz już wyszłam całkiem i po tym właśnie napisaniu książki wyszłam i z tarotem, który stawiałam kiedyś po kryjomu, żeby nikt się nie dowiedział, no bo jak? No tak. Wyszłam ze swoją miłością do ziół i zbierania wszystkiego, co znam albo nie znam, na polach i robienia z tego różnych mikstur, herbat, kremów i tak dalej, ale wcześniej też się tego bałam, no pomyślą sobie, że wiadomo, wyszłam też z tym, że mówię o intuicji, wyszłam też no, naprawdę z takimi rzeczami i myślę, że czasem przełom to jest bardzo mała rzecz, czasem przełom to jest jedno słowo albo po prostu powiedzieć tak, ja też to przeżywałam, to też są przełomy, a czasem przełomy to są właśnie jakieś tam wielkie zdarzenia, więc tak. Przepięknie, przepięknie i cieszę się bardzo za książkę i pewnie jeszcze na koniec sobie więcej o tym porozmawiamy i
Też to, co obie powiedziałyście, to Sylwia nazwała to byciem kosmitką. U ciebie też się pojawiło właśnie to wychodzenie, nie? Z tymi naszymi darami tak naprawdę, które no, są, wiadomo, świat rozwoju duchowego, osobistego coraz bardziej się otwiera. Jak ja sobie też myślę o swoich początkach kilka lat temu i mówieniu o medytacji w Polsce, to było w ogóle, jakbym naprawdę mówiła po chińsku i musiałam tłumaczyć, czym jest medytacja i w ogóle jakie są, wiecie, gdzieś tam benefity. Teraz to się bardzo zmienia, bo już ludzie raczej po prostu szukają medytacji i szukają technik, które chociażby nie pomogą się uspokoić, czy gdzieś tam głębiej połączyć ze sobą, więc to jest piękne. I jednocześnie nadal czuję, że jest taki właśnie strach w nas, że no wychodzimy z czymś, co nadal jest w jakiś sposób nowe, tak? Nadal jest jakby nowe i czasem trudne do wytłumaczenia, no bo to nie jest coś, co można zobaczyć na kartce, tak? To nie jest tak, o, to dostałam SMS-a od intuicji i powiedziała mi, żeby to zrobić, nie? Iść tą drogą i kupić, nie wiem, bilet do Portugalii. No i właśnie to wymaga tego uwierzenia i zaufania w to, co jest tak naprawdę, co jest po prostu niewidzialne. Ale my to czujemy, więc to jest też o głębiej o powrocie do ciała i uczenia się tego głosu. Więc zanim sobie też pójdziemy gdzieś dalej, to tak jestem ciekawa, jakbyście mogły właśnie tak, nie wiem, zdaniem czy dwoma zebrać to, w jaki sposób wy czujecie intuicję, bo myślę, że to też była duża część w ogóle nawet kursu, tak, odkrywania tego jeszcze na głębszym poziomie, czy jakie są rodzaje, jak z nią pracować, ale też tak waszymi słowami totalnie, jakby jak wy ten głos czujecie. To może zostaniemy tym razem przy Ani. To jest chyba coś, czego tak naprawdę nie da się wytłumaczyć i to jest bardzo ciężkie zadanie. Ja akurat czuję to często przez takie, nie motyle, powiedziałabym, że to są jakieś, nie wiem, bardzo wielkie motyle w brzuchu, które mnie tam kopią i mówią tak, tam. Słyszę też bardzo ten cichutki głosik w głowie i Chyba tyle, chyba więc po prostu czasem, ale też to jest bardzo śmieszne, bo im dłużej w to wierzymy i z tym pracujemy, tym mamy takie, tym nasze życie staje się coraz łatwiejsze. Ja na przykład jak wchodzę do swojej restauracji, to już nie muszę zaglądać do lodówek, bo już wiem od razu, które wino muszę przynieść albo które piwo muszę przynieść, po prostu to wiem. I czasem sprawdzam i że oczywiście zawsze okazuje się, że tak. Więc tak, ja bym powiedziała, że u mnie akurat to jest czucie i ten głosik, ale jest to bardzo ciężko wytłumaczyć. Każdy musi z tym pracować. Tak. No i też nawet tak jak powiedziałaś, nie, na tym przykładzie, że po prostu wiesz, nie? Że to jest tak, takie, tak. Po prostu wiem, no i to po prostu wiem i nie ma żadnych argumentów, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. No i właśnie, w związku z tym, że ciężko jest to czasem wytłumaczyć, to czasem też ciężko nam temu jest zaufać, więc też cała ścieżka właśnie pracy z intuicją jest o tym, żeby ufać głębiej sobie i tym głosikom, które na różny sposób mogą się z nami komunikować. A jak u ciebie, Sylwia? Jak ty czujesz intuicję? To jest coś w tym, że ty to po prostu wiesz, że to tak przychodzi i ty po prostu całym sobą możesz sobie mówić tam 5000 innych wersji i wymówek i w ogóle wytłumaczeń, ale ty wiesz, że jest ta jedna gdzieś głęboko. Ja to sobie tak zawsze porównywałam do nawigacji w telefonie, jak mi tak przychodzi czasami gdzieś zabłądzić, albo nawigacja się zatnie, ona mówi zawróć, zawróć, na trzecim rondzie zawróć i ona tak nie przestanie, dopóki ty jej nie wyłączysz albo nie zawrócisz. I tak właśnie między innymi u mnie z Maderą tak było, bo ja nie miałam pojęcia, gdzie Madera jest na mapie. Ja w ogóle wiedziałam o Portugalii, nie wiedziałam o Maderze. I któregoś razu w medytacji właśnie usłyszałam, jest na Maderę. Ja mówię, już wiedziałam, czym jest ta intuicja. Ja mówię, cicho, nie teraz. No nie szło po prostu. Już później w każdej reklamie, w każdym podcaście, wszędzie była Madera, Madera, Madera. Ja mówię, dobra. I to jest tak, że po prostu jak jej wtedy nie posłuchasz, no to ona dalej będzie sobie mówić. Także dla mnie to jest o tym, że ty wiesz, że to przychodzi i to ci po prostu nie da spokoju, nie? Że to będzie do ciebie tam pukało sobie po cichutku. I będziesz wiedziała, że to tam, dopóki tego nie zrobisz, to nie przestanie. Pięknie, pięknnie. I totalnie myślę, że możemy się utożsamić z tym cicho. Nie, to nie to chciałam usłyszeć, nie? Znamy się, co mówi głos mojego serca, co dzisiaj mówi intuicja. I dostajemy odpowiedź tak,
Nie, to nie może być to. Inną odpowiedź poproszę. I tam się już wkrada ten głosik, bo tak jak też powiedziałyście, że właśnie intuicja prowadzi nas, jakby to jest taki trochę abstrakt, nie? Że intuicja, z jednej strony jak słuchamy intuicji, to życie staje się lżejsze, bo jest takie, tu wiem, tu mnie prowadzi, jest więcej tego płynięcia. I jednocześnie intuicja nas może prowadzić do tych dużych inicjacji, do tych trudnych momentów, które nas wzmacniają do, nie wiem, przeprowadzki za granicę, do rozpoczęcia swojego biznesu. No to nie jest tak, że jak wcześniej tego nie robiłyśmy, to intuicja mnie tam prowadzi, to w ogóle easy. Tylko to wymaga przejścia przez dużo różnych gdzieś tam momentów i wewnętrznych transformacji. I pewnie też sobie o tym powiemy właśnie. No właśnie, może to sobie tak wejdziemy w temat też kursu, no bo na kursie mówimy sobie o tak zwanych pralkach i inicjacjach, czyli tych momentach, w których po prostu jak mamy stanąć w pełni do swojej ścieżki, do tej nowej roli, w którą wchodzimy, czy do jakby głębszej nawet, głębszego wymiaru tej roli, no to też potrzebujemy my wejść w taki głębszy level ucieleśnienia tego, tak? Tak jak sobie o tym mówimy. Więc i tą naszą inicjację. I czasem tą naszą inicjacją w trakcie kursu będzie właśnie, będą wszystkie praktyki, prace domowe, które gdzieś tam potrzebujemy zrobić, zrobić live'a, poprowadzić warsztat, poprowadzić swoją pierwszą medytację albo już kolejną, ale inną. I to się wiąże zawsze z jakimś procesem wewnętrznym. Więc jestem ciekawa też właśnie, co taką waszą w trakcie kursu, co było taką waszą największą inicjacją, czyli co pomogło wam się wzmocnić, albo co potrzebowałyście przetransformować właśnie już w trakcie trwania samego kursu. To tu wam zostawię, kto chce zacząć. No to może ja zacznę. Ja myślę, że mi wydawało się do kursu właśnie, że ja bardzo ufam sobie. Natomiast w momencie, kiedy miałam poprowadzić tego live'a, ja miałam zapisane, oczywiście dwa razy przekładałam tego live'a, więc on odbył się dwa dni później. To był mój taki pierwszy live, po prostu, żeby sobie tam chwilę pogadać i mieć już to za sobą, bo ja tak lubię robić. I miałam zapisane, słuchajcie, dosłownie każde zdanie. Miałam to wykute na pamięć. Ale w momencie, kiedy się łączyłam na ten live, gdzieś mi tam znikało to zaufanie do siebie, że będzie dobrze. I zaufanie też do swojej intuicji. Więc musiałam wrócić tak naprawdę do początku. No ale że właśnie na tych przestrzeniach spotykamy takie bratnie dusze, więc poprosiłam dwie czy tam trzy dziewczyny i rzeczywiście mi pomogły i przeprowadziły jakieś tam zadania czy rytuały na mnie i rzeczywiście ta moc do mnie wróciła. Ale to właśnie było coś takiego, z czym ja musiałam się zmierzyć. I ja też sobie myślałam, kurczę, chyba nie dam rady, jeśli u mnie to nie działa jakby na takim samym gruncie, to gdzie ja tam dalej pójdę, no nie? Ale czasem jest tak, że po prostu należy przestać być taką Zosią Samosią, poprosić gdzieś o pomoc i ruszyć dalej. Pięknie, czyli powrót do tego zaufania siebie, ale w tych nowych... Tak. Nowych sytuacji, też na ścieżce bycia nauczycielką, nie? Tak naprawdę przewodniczką, no bo co innego jest też zaufanie do siebie w naszej transformacji, a co innego to zaufanie do siebie, kiedy no już zaczynam prowadzić innych, nie? To jest też taki trochę inny wymiar tego zaufania. A u ciebie, Sylwia? U mnie to właściwie były trzy takie sytuacje. Ja tak aż sobie chciałabym zażartować, że chyba twój program powinien nazywać się Pralka albo jak przetrwać pranie. Myślę, że nie jeden tak by się mógł nazywać. O Boże. Tak, bo to było tak w ogóle, że ja dostałam pierwszą pralkę w pierwszy dzień tak naprawdę, kiedy ja przyjechałam sobie na tą Maderę, już byłam taki w czasie i tak miałam takie poczucie, no teraz to poszłam za intuicją, teraz to w ogóle jest lekkość, jest w ogóle piękne, jeszcze zaczynam kurs, mówię wow. I wieczorem, w ten dzień, kiedy my zaczęłyśmy kurs, wszystko mi się rozsypało. Cały mój piękny plan tego życia. Mówię, okej. Okay. I wtedy jakby ja pierwszy raz usłyszałam o tej pralce, ale jak ty użyłaś tego słowa na pierwszym spotkaniu, to mi już tutaj się w brzuchu zaczęło kręcić. Mówię, okej, okay, ciekawe, co to będzie. Tak, także się zaczęło. I trochę, wiesz co, to się tak się zrobiło, że ja chyba... Trochę spanikowałam w tym wszystkim i tak sobie, wiecie, mówiłam o intuicji, o zaufaniu, ale sama z tym wszystkim spanikowałam i też tego wszystkiego wyjechałam w ogóle wtedy na chwilę z Madery, bo pojechałam szukać pracy gdzieś tam sobie w Portugalii na lądzie.
ale totalnie czułam, że ja mam wrócić na tą Maderę, że mnie tam ciągnie. I wtedy też mi tak bardzo pomogła jedna kochana dziewczyna z naszego kursu, bo jak tak z nią rozmawiałam, ona się mnie pyta, co byś zrobiła, gdybyś wiedziała, że wszechświat cię wspiera. I ja mówię, no już bym miała bilety, już bym była na Maderze. I ona mówi, no to wiesz, co robić. I słuchajcie, ja nie mając żadnej w ogóle perspektywy pracy, miejsca, zarobku, kupiłam ten bilet w totalnym zaufaniu i ja następnego dnia dostałam telefon z propozycją pracy, z propozycją mieszkania, co było tak totalnie abstrakcyjne. I to mi pokazało to, że o tym to jest ta intuicja, że ty mimo, że tam nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia tego, że to się uda, że to jest bezpieczne, ty masz po prostu zaufać temu głosowi, że on cię gdzieś prowadzi w jakimś celu. I to się faktycznie zaczęło układać. Ja miałam taki mega energię do tworzenia, ale mam wrażenie, że nadal u mnie było coś takiego, że ja nie mogę sama, że ja muszę z kimś te warsztaty i tak dalej. I tak jak mówiłam już na samym początku, że ja dołączyłam do kursu, bo czułam, że potrzebuję tego certyfikatu. I tak naprawdę ja dostałam certyfikat później we wrześniu i miałam okazję tworzyć po nim już takie warsztaty tu na Maderze, retreat, ale ja od dłuższego czasu czułam, że coś mi tam nie gra z współpracą, w której miałam tworzyć to wydarzenie. Mimo wszystko to zagłuszałam. Stwierdziłam, że nie, ja nie mogę sama i tak dalej. I totalnie czuję, że to była lekcja o tym odejściu od intuicji, o tym poczuciu, bo ja dostałam mocno po głowie i tak w ogóle po sercu, po wszystkim na tym warsztacie, na tym retrycie, ale to była niesamowita lekcja, za którą jestem ogromnie wdzięczna, bo ja już na pierwszym dniu, kiedy zaczynałyśmy z wyjazdem retreat, wylosowałam kartę z przepięknym kolibrem, który mi mówił, że mam lecieć sama, leć w pojedynkę, masz wystarczające zasoby. I ja po prostu poczułam w sobie, że teraz jeszcze mam ciarki, jak mi to dało takie poczucie, że tobie nie był potrzebny wcale ten certyfikat tak naprawdę, to nie było o tym, ty dostałaś ten certyfikat i nadal gdzieś tam poszłaś w ogóle w inną drogę, ale to już była taka dobitna lekcja, która mi pokazała, tu jest odpowiedź i ty jak czujesz, to po prostu to idź tam i rób to. I to było przepiękne też po tym czasie tamtego wyjazdu, tego retreatu, który był bardzo mocny, dostałam kolejną kartę znowu z tym samym ptakiem, która mówiła, już wiesz, gdzie lecieć. I dla mnie to było tak mocne wydarzenie, taka puenta piękna tego kursu, ale tak, to były takie przepiękne momenty, prankowe, ale... Tak, tak, przepięknie. No i to właśnie, to jest cały czas o tym, nie? Jak my uczymy intuicji i to wymaga radykalnego też takiego commitmentu z naszej strony do naszej intuicji w naszym życiu. Jak ja sobie patrzę też na to, co się u mnie działo w tym roku, ja też miałam przepotężne i trudne inicjacje w kontekście mojej intuicji, tego, gdzie ja oddałam moc i w ogóle tego nie widziałam i tego miałam takie, o wow, jakby te wszystkie wydarzenia, mimo tego, że już lata jestem na tej ścieżce, po prostu uderzyły z taką mocą, ale sprowadziło mnie do jeszcze głębszego zaufania do siebie i też odpakowania, odplątania pewnych sytuacji i zdarzeń. No i właśnie, więc te pranki, inicjacje i inne takie, to jest część naszej drogi. A wracając sobie jeszcze właśnie do tematu kursu. Jakbyście mogły się podzielić, bo jestem ciekawa, co oprócz oczywiście tych rzeczy takich energetycznych, o których sobie powiedziałyśmy, w czym w ogóle samo uczestnictwo w kursie wam pomogło, co było taką waszą dla was największą wartością i co tak najwięcej, najbardziej dla siebie wyciągnęłyście w tej podróży? To mogę zacząć. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie przeogromną wartością było to wyjście do innych osób i w końcu zajęcie głosu. W sensie takim, bo my możemy sobie siedzieć i uczyć się tej teorii, możemy się uczyć rodzajów medytacji, rodzajów warsztatów, ale dopóki ty nie wyjdziesz, nie staniesz jakby oko w oko i serce w serce z tym swoim strachem i o czym on jest, to tam się nic nie zadzieje. Bo tak naprawdę myślę, że to jest tylko jakby do uspokojenia naszego umysłu to wszystko dookoła, bo ty w środku już wiesz, co chcesz powiedzieć światu i jak, ale faktycznie to jest mega istotne i też ta praca z tym lękiem, który się pojawia. I dla mnie te nasze spotkania, praktyki, w których my prowadziłyśmy warsztat, już nawet dla kobiet, które znam, które były mi bliskie tak naprawdę, bo myśmy stworzyły fantastyczną grupę taką, myślę, że chyba na wiele lat przyjaciółek, to ten lęk, który się pojawiał i też przełamywanie go, to było dla mnie ogromną wartością. Takie też poczucie, że to jest bezpieczna przestrzeń, w której ja mogę pozwolić sobie czuć ten lęk,
I mimo wszystko mogę tam po prostu wejść i być sobą i zrobić to, co chcę zrobić. I mimo, że czasami się nie stawiałam tak, jakbym chciała, to czułam się tam po prostu bezpiecznie. Przepięknie. A u ciebie, Aniu? No u mnie to chyba było właśnie takie to, tak jak ty mówisz, to chyba było to radykalne zaufanie do siebie, że jak ja mogę nauczać o intuicji i jak ja mogę wiedzieć, czuć i tak dalej, że ta intuicja jest i ona mnie prowadzi i wątpić w to gdzieś tam z drugiej strony, że gdzieś ten głos dalej się przebijał, słyszany gdzieś tam w dzieciństwie i tak dalej. I rzeczywiście jedną z wartości były inne kobiety, które tam poznałam i też, które mi pomagały i którym ja mogłam pomóc i razem wzrastamy dalej, bo dalej się kontaktujemy, jakby tak jak właśnie Sylwia powiedziała, to są znajomości na kilka lat albo już na wiele lat, to są takie fajne bratnie dusze, a nawet jak nie ma tam takiego wielkiego flow, to zawsze jest coś, czego możemy się nauczyć od tej drugiej osoby. Ale tak jak nie wiem, czy pierwszy raz usłyszałam to u ciebie, czy gdziekolwiek indziej, to ta odpowiedź na każde pytanie już jest w nas. I chyba o to chodziło, że jak ja nie wiem, ja tak bardzo się stresowałam, że ojej, to jak ja się zająkam, to co ja tam powiem, a jak ktoś zada mi pytanie, na które ja nie będę znała odpowiedzi, to ja w ogóle nie chciałam do siebie dopuścić takiego, że ja mogę powiedzieć, no ja nie wiem tego nie wiem, że ja musiałam tak wszystko wiedzieć. A tu nagle jak popłynęłam z tym radykalnym takim zaufaniem, że wszystko będzie dobrze i wszystko będzie tak, jak ma być dokładnie, to no to tak, to już nie mogę się sobie zatrzymać, że jakby to jest właśnie to, że to ja musiałam to przeskoczyć. Więc i tutaj i to był największy jakby taki problem dla mnie, ale też okazał się na samym końcu największym błogosławieństwem. Pięknie. Ja powiem wam, że dla mnie samej to w ogóle było zaskoczenie, mając i rozmawiając z uczestniczkami pierwszego kursu i drugiego, że i oczywiście tam jest dużo i teorii tego, jak trzymać przestrzeń, prowadzić medytację, są różnego rodzaju ćwiczenia, ale tak naprawdę to jest kurs, który jako jeden z niewielu kursów, które prowadzę, nie jest zaplanowany stricte na wewnętrzną transformację, no bo nie pracujemy sobie tam stricte, nie wiem, z przekonaniami, tak, które macie, czy ze strachem, lękiem. Mówimy sobie o tym i dostajecie narzędzia, więc też pracujecie sobie ze sobą, ale to jest dla mnie niesamowite, jak ten kurs po prostu on sam wchodzi w przestrzeń każdej uczestniczki i po prostu porusza tą głębię i to jest taka głębia, która czuje, że właśnie ta inicjacja przychodzi z tego, że wy same właśnie też do tego stajecie, nie? Że jakby jest ta bezpieczna przestrzeń, są te inne kobiety, ale że to się w ogóle integruje na właśnie takim poziomie stanięcia do swojej mocy, do tego, że ja mogę, okej, okay, dobra, to jakby to się staje takie coraz bardziej real i ja się potrzebuję do tego stawić i ta moc się tak rozbudza na totalnie innym poziomie i to było dla mnie zaskoczenie, bo jak dziewczyny po pierwszym kursie też powiedziały, że kurs pomógł im na przykład połączyć się bardziej ze swoją kobiecością, nie wiem, takie... Ja mówię, ale jak? W sensie, wiecie, jakby są programy czy warsztaty, które prowadzę stricte o tym temacie i wtedy to rozumiem, ale rzeczywiście jakby on po prostu tą esencję i to, co jest potrzebne dla każdej z kobiet po prostu jakoś tak wydobywa i to się zaczyna gdzieś tam coraz bardziej tak rozkwitać, więc to jest też takie piękne, żeby to obserwować. A jeszcze tak pracy na przykład właśnie z waszymi kobietami, klientkami, z też tym, co nad czym sobie działacie i też każda z was i każda z uczestniczek gdzieś tam kursu działa sobie w swoim tempie i w swoim zakresie. Co czujecie, że właśnie też tutaj było takim największą wartością i wsparciem, albo coś, co wam po prostu też pomaga w tej kolejnej ścieżce, jakby w tym kolejnym etapie tej ścieżki już wdrażania bardziej w życie i bycia nauczycielką? No to ja chyba odpowiem pierwsza, że ja tak intuicyjnie czuję, gdzie nie tracić czasu i na co. Że kiedy zgłasza się do mnie dziewczyna, ja już tam po chwili myślenia o niej, bo nie chodzi o jakieś tam zadawanie pytań, z jaką przestrzenią byśmy mogły popracować, czy na jaki temat i tak dalej, to ja czuję po prostu intuicyjnie, gdzie jakby tam nie tracić czasu podczas tej sesji. To też jest niesamowite, że
Zazwyczaj się to sprawdza, chyba tylko raz, ale to tak dość perfidnie. Intuicja właśnie zrobiła mi psikusa, ale to była taka fajna lekcja dla mnie i też z taką pokorą ją przyjęłam. I to chyba u mnie to jest o tym, więc ja też tak mogę dać największą wartość. Te moje klientki mogą wyciągnąć z tego, dlatego że ja wiem, gdzie dokładnie uderzyć, w którą strunę, żeby tam puściło, a nie tracić czasu na inne rzeczy. Pięknie. Znaczy, wiecie co? Ja tak sobie myślę. Generalnie jestem projektorem z Human Design i wydaje mi się, że moją misją jest inspirowanie ludzi. I dopiero kiedy ja w kursie pozwoliłam sobie tak zrzucić to wszystko, bo ja miałam taki obrazek, jakim ja chcę być nauczycielem, jaką ja chcę być kobietą, jakie ja chcę prowadzić warsztaty. I to się jakoś tak wszystko, wiecie, nie chciało złożyć w kupę. I dopiero kiedy ja to odrzuciłam, powiedziałam, okej, po prostu pozwól sobie popłynąć, być sobą i też pokazać siebie prawdziwą ludziom. I to jest coś, do czego ty mnie, Kamila, inspirowałaś też, bo pokazujesz tą prawdziwą siebie. I ja wydaje mi się, że my się maczujemy z naszymi klientkami, z osobami, które do nas idą też z jakiegoś powodu. I dopiero kiedy ja to zrzuciłam, to zaczęło fajnie płynąć, bo zaczęły do mnie docierać kobiety, które one też idą podobną drogą, które też powiedzą mi coś takiego, jak ja na przykład mówię tobie, że to słowo, które powiedziałaś dla mnie było takim, Boże, nikt wcześniej tego nigdy nie ujął w słowach, a ty wyjęłaś to z mojej głowy. I u mnie to jest o tym, i to jest właśnie też o takim ucieleśnieniu, że chyba ostatnio na którymś programie powiedziałaś o tym, że jakby to było, jakby twoja klientka włożyła kamerę ukrytą do twojego pokoju. Czy ty naprawdę to ucieleśniasz? I ja nad tym też długo pracowałam, bo ja próbowałam wyjść z tego pudełka i ja się tak bardzo bałam być taką prawdziwą sobą, ale dopiero zauważyłam w tym wartość, kiedy faktycznie zaczęłam nią być, że ja po to nią jestem, bo kogoś to może zainspirować i komuś to może też otworzyć oczy, dać mu odwagę. I myślę, że o tym jest moja droga i właśnie to chcę robić też z kobietami. To w ten sposób chcę z nimi pracować, żeby ich inspirować do zmiany, a żeby były sobą po prostu, żeby one się tego nie bały. Przepięknie, przepięknie. Mam ciary po prostu cały czas, jak opowiadacie, i to jest niesamowite, że to jest też właśnie o tym takim też chyba zobaczeniu tego, że nawet jak coraz więcej osób wchodzi na tą ścieżkę, no bo tak jest, nie? Że z miesiąca na miesiąc, powiedzmy, czy z roku na rok bardziej, jest coraz więcej osób, które działają w rozwoju duchowym, osobistym, jak sobie to nazwiemy. I jednocześnie czuję, że miejsce jest dla każdego, kto to wołanie czuje, bo no bo w momencie, kiedy my jesteśmy sobą, tak jak powiedziałaś, nie, przyciągamy te osoby, gdzie te nasze ścieżki się gdzieś tam łączą. Ja nawet jak rozmawiam z kobietami, to zawsze mamy jakieś podobne wizje. Tutaj ktoś chce napisać książkę, tu chce ktoś wyjechać za granicę. Jest to takie zazwyczaj, nawet ja też byłam na Maderze, gdzieś tam te kierunki się nawet często łączą. I to jest takie niesamowite, że to już jest coś, co znowu, z czego głową trochę nie jesteśmy w stanie ogarnąć, że to jest już takie naprawdę zaufanie do tego też, o czym sobie mówimy na kursie, czyli takiego kontraktu na poziomie dusz z tymi kobietami, z którymi mamy pracować. Ale to się dzieje właśnie w momencie, kiedy my rozbudzamy ten swój głos i wychodzimy z tą swoją misją do świata, po prostu będąc sobą i dzieląc się tym otwarcie. Ja jeszcze, jeśli mogę dodać, to mam też wrażenie, że to się też później maczuje na poziomie, kiedy my później wchodzimy w jakąś kolejną inicjację jakiegoś tematu, to że to nagle się jakoś tak synchronizuje, że ta klientka ma podobny temat, albo przychodzi inna klientka z tym tematem. I też mi to dało takie zaufanie, że jak ja wchodzę w kolejne projekty, takie czasami coraz bardziej hardkorowe nawet, ale mam takie zaufanie totalnie do procesu, że on jest po coś i że wchodzę w niego tak totalnie całą sobą. No i widzę, że wychodzę z nim tak z pięknymi lekcjami, czasami nawet ostatnio mnie tak wycięło po prostu z social mediów na jakiś czas, ale mówię, okej, ja mam tam coś głębokiego do zrobienia, żeby później po prostu to też jakby dać dalej tą wartość. Super, tak, to jest też na maksa ważne, nie? Że właśnie ja też to obserwuję w momencie, kiedy nawet u mnie temat traumy i pracy z energią seksualną i kobiecą zaczął się otwierać i nagle po prostu jakbym, wiecie, otworzyła nie wiem ile par drzwi i nagle po prostu z każdej strony, w każdym programie, tutaj ten temat, tu ktoś pyta i mam takie,
O, wow, okej, okay. To, że ja dotknęłam tej swojej głębi transformacji i ja to poruszyłam, to jednocześnie to w ogóle otwiera drzwi i przychodzą te kobiety właśnie z tym tematem, więc to jest niesamowite, jak to wszystko gdzieś tam pracuje. No dobrze, słuchajcie, to tak, nie wiem, na ile chcecie się podzielić, ale jestem bardzo ciekawa waszych takich być może wizji, być może planów już, być może marzeń na kolejne, nie wiem, rok powiedzmy, na tej ścieżce. Jeśli chcecie się podzielić, to daję przestrzeń na to. Być może jest też jakaś przestrzeń, do której od razu chcecie zaprosić kobiety, które was tutaj słuchają i się zastanawiają, jak się tam mogą z wami skontaktować, to let us know. Aniu? Pytasz o to, co chcę jeszcze zrobić, tak? Tak, tak. Czyli to takie okay. W sumie dwa pytanka. Jedno to takie, wiecie, wizje, marzenia, to nie muszą być od razu plany, ale tak, żebyśmy sobie, nie wiem, za rok wyświetliły ten podcast, miał takie, o tym mówiłam, a to się dzieje. Nie, no to ja tak niezmiennie, jak zawsze, to chcę zostać rockstar, to już zawsze. Yes. Na pewno chcę stworzyć coś dużego dla kobiet, o czym będzie głośno, dużo i wszyscy będą to chcieli i to będzie takie wow i wiem, że to idzie. Zapisuję sobie wszystkie swoje wizje, żeby nic mi tam nie umknęło, żebym nic nie zapomniała. Też chcę napisać drugą książkę właśnie o tych przypadkach, też między innymi, kiedy intuicja mnie dobrze prowadziła, źle mnie prowadziła, albo kiedy zabierała, znaczy zabierała, kiedy chyba usuwała z mojego życia osoby niewspierające. I też to bardzo teraz widzę po swoich przyjaźniach, które mi zostały. I tak to chyba są te dwie rzeczy, trzy rzeczy, więc tyle. I też wierzę, właśnie jestem w tym takim wielkim zaufaniu, że to przyjdzie w momencie, kiedy będzie. I też to jest takie radykalne zaufanie, że już naprawdę idę w każdą sytuację, czy to chodzi o jakieś sprawy miłosne, czy finansowe, czy jakiekolwiek inne, to zawsze jest ta intuicja, zawsze po prostu sobie nie wyobrażam innego narzędzia. Nie jest to książka, nie jest to telewizja, nie jest to koleżanka, nie jest to nic, tylko to jest zawsze ta intuicja. I chyba to jest wszystko o tym. Przepięknie. No dobrze, to będziemy świętować drugą książkę. Tak. Coś dużego, co przyjdzie we właściwym czasie, więc zobaczymy, co to będzie. Także super, trzymam mocno kciuki. A u ciebie, kochana? Ja to mam takie tempo życia w ostatnim czasie, tak się szybko zmienia, że zastanawiałam się, czy jest sens w ogóle coś planować. Ale z drugiej strony, jak powiedziałeś, że będziemy świętować za rok, to mówię, okej, okay, to coś trzeba sobie tam wymyśleć. Na pewno będę w tym roku tworzyć program dla kobiet, warsztaty, kursy, myślę, że bardziej online, ale czuję, jak mocno we mnie pracuje temat lęku, takiego lękowego stylu i zaufania w tym wszystkim intuicji. Też bardzo woła mnie praca z ciałem, po prostu z somatyką. Czuję, że to jest tak potężne narzędzie. Ja bardzo wiele lat pracuję, pracowałam z tym lękiem w sobie i dopiero w tym roku dotknęłam chyba tego, o co tam tak właściwie chodzi. I chcę to po prostu szerzyć dalej, bo wiem, jaką to ma ogromną moc. Czyli to będzie program na pewno o takim pójściu za swoimi marzeniami, z odwagą, ale w wielkiej czułości do siebie i swojego ciała. Do takiego nie puszowania tego lęku, tylko właśnie utulenia go i w tym wszystkim pokochaniu tych wszystkich swoich lęków, traum, ran, żeby te rany w końcu tak zabliźnić, zaszyć sobie tą miłością. Także na pewno taki kurs się pojawi. Zobaczymy, co dalej, czy to będzie jakieś spotkanie stacjonarne też, tak jak to było teraz na Materze. Zobaczymy, gdzie mnie wszechświat pokieruje. Super, ale przepięknie. No ja chcę wam tylko przypomnieć, że dzisiaj mamy cudowny portal i świetnie, że zadałaś to pytanie, bo przecież dzisiaj jest 12.12, dzisiaj jest 12 grudnia i dzisiaj właśnie ja też dawałam dziewczynom na swojej grupie zadanie, żeby wypisać sobie 12 celi na przyszły rok.
bo to jest 12 miesięcy, 12 znaków zodiaku, które przeszły, 12 potraw na stole wigilijnym i tak dalej, więc no dzisiaj jest magiczny czas, no i ty zadałaś to pytanie, więc tak, nie ma przypadku, po prostu nie ma dokładnie. przypadku. Jak zawsze. Więc słuchajcie, robimy też podwójny portal, że nieważne kiedy ktoś będzie słuchał tego podcastu, to ten Tak, portal działa. dokładnie. Zostawiamy otwarty. Przenosimy się w czasie do 12 grudnia. Ojejku, cudownie, kochane. To jeszcze, gdzie was można znaleźć, gdzie jesteście? Czy to jest jakaś strona, czy to jest e-mail, czy to jest Instagram? Też dajcie znać dla tych osób, które gdzieś tam was czują, chociaż też na stronie nauczycielek powinien być wasze informacje, ale tak, żeby tak zaprosić, to dajcie znać. Aniu? Okej, okay, dobra. No to mnie bardzo łatwo, choć nazwisko nie należy do łatwych, ale i Instagram, i Facebook, i YouTube, i TikTok też. To jest Anna Gitrzel, wystarczy to wpisać i serdecznie zapraszam. Tam jest bardzo dużo przestrzeni. Można kupić książkę, można zapisać się na tarot, można też zrobić sesję na jeden i też są warsztaty, więc jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pięknie, kochana. Dobrze. A u ciebie, Sylwia? Ja was zapraszam na pewno na Instagrama maciaszek.sylwia. Tam możemy się połączyć i o wszystkich przestrzeniach, jakie powstają, też tam informuję. Będę informowała niedługo, już odkopuję z powrotem podcast, ale to jeszcze zobaczymy, kiedy się to pojawi. Także myślę, że Instagram będzie najlepszym w tym tempie, jakie ostatnio się dzieje, miejscem, żeby być na bieżąco. Przecudownie. Dziękuję, kochane, za tą rozmowę. Mam wrażenie, że ona mogła trwać jeszcze godzinami i w ogóle, ale na pewno jeszcze to nie jest ostatnia rozmowa. Przepięknie, że w portalu nam się udało spotkać. Tak, ja tylko chcę powiedzieć, bo rzeczywiście było tak, że kilka miesięcy temu ja miałam taki dzień, gdzie bardzo dużo afirmowałam i mówię, co tu zrobić, co tu zrobić, i wpadł mi twój film i skomentowałam że bardzo piękny film, ale wkrótce nagramy razem jeszcze fajniejszy i ty polubiłaś to i ja sobie myślę, okej, to ja już wiem, więc teraz tylko czekam, aż się połączymy, że jakby właśnie teraz spotykamy się 12 grudnia, no po prostu nie ma ograniczeń. Wow. Jak wam ktoś każe gdzieś napisać komentarz, chociaż on by się wydawał głupi albo narzucający się, czy jakkolwiek, to po prostu to pisać. Trzeba ufać, ufać i tyle. Wow, magia, tak. Magic. Ale przecudownie, przecudownie, słuchajcie. No mnie samej się po waszych historiach jeszcze czuję więcej zaufania, mocy i w ogóle aktywowało, także dziękuję wam za to. A też jeszcze tak. Muszę wtrącić coś, bo pamiętam, jak powiedziałaś chyba w pierwszy dzień, że słuchajcie, dziewczyny, we wrześniu, po tych 6 miesiącach wy będziecie zupełnie innymi ludźmi i zupełnie innym świecie. I ja miałam wtedy takie 6 miesięcy w ogóle. Wiesz, była ta wiara i ta nadzieja, takie 6 miesięcy będę w innym świecie, no okej, okay, let's see. I tak naprawdę przyszedł wrzesień, a w ogóle, wiesz, inne kraje, inne kobiety, wygląd się zmienił, wszystko, także tak, może się zmienić nawet w tydzień. Dokładnie, to jest niesamowite i zawsze takie ćwiczenie, które lubię robić, nie? Żeby sobie zobaczyć na siebie na przykład pierwszego spotkania, jakiegokolwiek programu, czy to będzie kurs nauczycielski, czy jakikolwiek inny, i jest takie wow, ile w ogóle się zmieniło, że w ogóle każda bardziej i świeci i niby się zmieniało, nie zmieniało, ale nagle tak się patrzy i może jestem w ogóle inną kobietą, nie? I 6 miesięcy jest po prostu tyle skoków kwantowych. To jest chyba tak, że dzisiaj jesteśmy tą wersją, która kilka miesięcy temu by nas bardzo podziwiała. I właśnie chyba u mnie o tym był ten kurs, że no o wielu rzeczach, tak jak cały czas mówię, ale rzeczywiście i chyba Sylwia, ty też jesteś i myślę, że wszystkie osoby, które się zgodzą i rozwijają się, idą tą ścieżką, to właśnie jutro będziemy taką podziwianą wersją siebie z wczoraj. Tak, tak dobrze to powiedziałam chyba? Tak, tak. Ale tak. Tak. Cudownie, cudownie. Więc raz jeszcze wam dziękuję. Jeśli tutaj któraś z was słucha i woła was kurs nauczycielski, to podlinkujemy szczegóły poniżej, jeśli będziecie chciały aplikować. A ja wam dziękuję z całego serducha i to wiem, że to jest początek gdzieś tam wspólnych pewnie też dróg, więc ja trzymam mocno za was kciuki.
Portal nam pomnaża wszystkie tutaj moce manifestacji, więc niech się dzieje, będziemy celebrować razem. No i życzę Wam wszystkiego cudownego i raz jeszcze Wam dziękuję. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki.